Hej, witajcie w kolejnym naszym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną porcją najgorętszych trendów w meblarstwie na ten nadchodzący sezon. Jeżeli jesteście ciekawi, co będzie modne, co będzie na topie, oglądajcie dalej. Zaczynamy dzisiaj od takiego ciekawego trendu, który polega na łączeniu różnych stylów, różnych dodatków. To jest coś, co niektórzy nazywają stylem eklektycznym. Ja chcę Wam to pokazać na przykładzie nowości w naszej ofercie, kolekcji Marika, o której też później kilka słów powiem. Ale najpierw o samym trendzie. O co chodzi? Miksujemy, mieszamy, łączymy ze sobą elementy, które z pozoru wydawałoby się z różnych stron, z różnych stylów, pozornie do siebie nie pasujące, ale razem dające bardzo ciekawy efekt. Najlepiej, żebyście zobaczyli to na naszym przykładzie. Mamy tutaj bardzo nowoczesne, minimalistyczne meble. To są meble z kolekcji Marika. One charakteryzują się tym, że mają bardzo proste, geometryczne formy, bez żadnych zdobień, bez uchwytów, bez udziwnień, totalna prostota, totalny minimalizm. To, co je wyróżnia tutaj, co nadaje jakby uroku, nadaje dynamiki tym meblom, to jest widoczne usłojenie. Tutaj jakby elementy drewniane, z których te meble zostały wykonane, są specjalnie selekcjonowane w ten sposób, aby jak najbardziej, jak najciekawiej uwypuklić naturalny wygląd drewna. I z czym my te meble połączyliśmy? Kolekcja nowoczesna, kolekcja minimalistyczna, kolekcja prosta, w otoczeniu dodatków retro, w otoczeniu dodatków rustykalnych, w otoczeniu dodatków orientalnych, także pozornie wydawałoby się, że niezły miszmasz, tak? Ale nie. Jak widzicie, efekt jest bardzo ciekawy, wyważony, to wszystko razem komponuje się naprawdę ciekawie. Mamy różnorodność, jeśli chodzi o wzory, jeśli chodzi o kolorystykę. Mamy połączenie szarości, brązów, zieleni, czerni, mamy połączenia stylów. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, znajdziecie też elementy stylu industrialnego. Także tutaj włożyliśmy naprawdę dużo różnorodności, a mimo to ten efekt jest naprawdę, naprawdę ciekawy i naprawdę stonowany. Także bardzo serdecznie Wam polecam bliższe przyjrzenie się tej naszej aranżacji, bo uważam, że naprawdę warto, że warto czasami się odważyć, postawić na coś niestandardowego, coś nieszablonowego, a kolekcja Marika jest tutaj idealnym tłem do tego typu eksperymentów. Także całą kolekcję też zachęcam Was, żebyście ją poznali. Na temat tych mebli jeszcze w kolejnych odcinkach dowiecie się więcej, poznacie więcej szczegółów, więcej detali, ważnych informacji. A dzisiaj, tak jak widzicie, no, zaaranżowaliśmy ją w dosyć ciekawy sposób, ale tak jak mówię, no, ona daje duże pole do popisu, możecie łączyć ją z naprawdę różnymi stylami, różnymi dodatkami. I przechodzimy dalej. Teraz chcę Wam powiedzieć o kolejnym trendzie, który będzie bardzo widoczny. To są tapicerowane krzesła, ale nie takie zwykłe, nie takie tradycyjne krzesła, tylko takie, które tą tapicerkę mają nieco inną niż zazwyczaj. Mamy tu różne wzory, różne printy, różne style. Za przykład posłuży nam krzesło, które jest u nas bardzo świeżutką nowością. Krzesło znajdziecie w kolekcji Rustyk. I co ciekawego w tym krześle? Myślę, że tutaj najbardziej zauroczy Was krata. Krzesło zostało tapicerowane tkaniną w bardzo ciekawą kratę, w fajnych kolorach. Ta forma, ten wzór bardzo fajnie koresponduje z ciemnymi meblami w kolekcji Rustyk. Jak widzicie, przy naszym stole wygląda wręcz idealnie. To krzesło osadzone jest na drewnianym stelażu w kolorze mebli. Jest bardzo wygodne.
forma bryła prosta, z ciekawym wzorem. Myślę, że przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy cenią taką nutkę inności w swoich aranżacjach. Na naszej stronie znajdziecie jeszcze inne krzesła i fotele z fajnymi, wzorzystymi tkaninami. Zapraszam Was do kolekcji Lofty, tam również kilka takich ciekawych propozycji. I przede wszystkim krzesło rustyk, kraciaste, będzie też jeszcze jedno, ale skórzane w fajnym, bardzo również modnym, zielonym odcieniu. Zachęcam Was do zapoznania się z tymi naszymi nowościami. Myślę, że bardzo Wam się spodobają. Meblem, którego nie może zabraknąć w Waszych modnych aranżacjach w tym sezonie, jest kredens. I to kredens nie byle jaki, nie pierwszy lepszy, tylko kredens tak zwany babciny, kredens rustykalny, kredens, który wnosi nam do pomieszczenia przyjemny, sielski, przytulny charakter, taki jak na przykład kredens z kolekcji Rusty, który jest nowością w naszej ofercie. To jest o tyle fajny mebel, że jest on niewysoki, więc nie jest taki przytłaczający, nie dominuje nam we wnętrzu, ale bardzo fajnie komponuje się czy to w salonie, czy to w jadalni, czy w kuchni. Fajnie komponuje się z pozostałymi meblami z kolekcji Rustyk, ale nie tylko. Można w nim wyeksponować zastawę, dekoracje, cokolwiek tylko chcecie. Tutaj na uwagę zwracają przede wszystkim fajne, bardzo starannie, solidnie wykonane przeszklenia. Zwróćcie też uwagę na okucia, one nadają takiego fajnego charakteru temu meblowi. No i oczywiście kolor. Kolor, który z kolekcji Rustyk już dobrze znacie, który jest kolorem bardzo nieprzeciętnym, bardzo pięknym, który pięknie eksponuje usłojenie drewna. Tego typu kredensy sprawdzą się w jadalniach rustykalnych, w jadalniach w stylu retro. Można też znaleźć takie kredensy w stylu prowansalskim. To wszystko sprawi, że Wasz dom nabierze bardzo modnego, bardzo trendowego charakteru. Poznajcie ten kredens bliżej, bardzo Wam to serdecznie polecam. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że nasze trendy były dla Was inspirujące. Jeżeli chcecie więcej, jeżeli szukacie jeszcze więcej inspiracji, zapraszam Was do kolejnych odcinków, zapraszam Was na nasz profil na Facebooku, obserwujcie nas, obserwujcie również naszą stronę internetową. Za dziś bardzo dziękuję, do zobaczenia kolejnym razem, cześć!